Dobry wieczór. Zaraz zaczynamy. Ha, 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 ha. Wiedźmina w Fele był nilfgaardzki agent o imieniu Hendrik, który przebywał incognito gdzieś w owej spustoszonej wojną krainie. Jego głównym zadaniem było zbieranie informacji o Ciri. Geralt nie zdołał jednak dotrzeć do Hendrika. Wyprzedził go dziki gon. Na miejscu Wiedźmin znalazł tylko trupa agenta. Szczęśliwie upiorni jeźdźcy nie dotarli do jego notatek. Z ich lektury Wiedźmin dowiedział się, że Ciri gościła u lokalnego możnowładcy, barona. I zadarła z jakąś wiedźmą. Dzień dobry. Witam. Witam serdecznie. Cześć niewidzialny Maćku, cześć niewidzialna Martynko. Wow, głośno, 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 ściszmy troszeczkę. Także cześć Elficzku, cześć Miszon, cześć Waha, cześć Szluga, cześć Wojownik.pl i dzień dobry, dobry wieczór Martynko. Witam was. Moi drodzy, Wiedźmin 3 przed nami, kolejny. Dajcie mi znać, czy z dźwiękiem wszystko jest ok, ponieważ przed chwilą nagrywałem. Czy jest wszystko ok? Czy dobrze mnie słychać? Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, osiem. A do nagrywania są zupełnie inne ustawienia zazwyczaj niż do... Ok, dobra. Dźwięk z gry jest też ok, nie mam za głośno mikrofonu. Dobra. Ok. Dowiedz się, co się wydarzyło we wsi, to nie, to jest za trudne zadanie. Zacznijmy sobie od zlecenia nas krzykacza. Porozmawiamy ze zleceniodawcą i polecimy później robić dalej misję. Może nie to. Polowanie na czarownicę najpierw. Znajdź wiedźmię na własną rękę lub wypytaj o nią mieszkańców Podgajów. Dobra. Podsłuchajmy ludzi w takim razie. Słuchajcie, widać cię dobrze. Wspaniale. Zastanawiam się, czy ta kamerka jest w dobrym miejscu. Okej. Okay. Podsłuchajmy ludzi i podpytamy zaraz kogoś. To baby o tym rozmawia. O, tu są jakieś... Ja do czarownicy nie chodzę. O. Zdrowa jestem, Bogom dziękuję. Gdzieś jeszcze połykasz? Z kamieni to i ona nie napiecze. Nie gadajcie, ta nowa nie jest taka zła. Powyrzeka, powyrzeka, ale jak trzeba, to pomoże. Czarami się nie najesz, powiadam. A zresztą, co to z niej za czarownica niby? Młoda. Cześć, Kelwador. Nareszcie? Wczoraj też był. Ani kurzajków. A skąd wiecie, skoro do niej nie chodzicie? Bo mi powiadali. Ja tam ciekawa nie jestem, ale jak mówią, to słucham. Dobrze, porozmawiajmy z kobietami. Nie przymierzy zawartych, pożre go wąż leśny. Trzeba by go drugi raz do czarownicy posłać, może by go z lenistwa wyleczyła. Witajcie, matko. A witajcie, panie. Czegoś wam potrzeba? Mam sprawę do waszej czarownicy. Nie wiecie, gdzie ją znajdę? Ja to tam do niej nie chodziłam, ale mojego chłopa spytajcie. W zeszłym tygodniu tak go w krzyżu postrzegło, że się prawie ruszać nie mógł. A od czarownicy wrócił zdrowiuteńki. Gdzie go znajdę? Pewnie w obejściu siedzi. Nic go już nie boli i tak się leni. Poszukałby brusznicy, żeby dzieciakom głodne gęby zapchać.
Marynin chłop to umie o rodzinę zadbać. Nałapał szczurów wodnych i mieli jedzenia na parę dni. W jakim sensie drugi odcinek? Już jest trzeci stream z Wiedźmina. Porozmawiaj z chłopem. Widać, że jest człowiek bywały, więc rzekł im. A za nim wystarczy bawelacie. Nie moja wina. Poza chojraczył. Nie, jeszcze nie skończyłem wątku. Tak, to jest trzeci live. Wczoraj był drugi. Salvador. Dobra. Chodźmy porozmawiać z nim. Nie byłem jeszcze w Oxenfurcie, dlatego z Baronem całkowicie nie jest skończony. Ale opowiedział nam już o Ciri, polowanie na wywernę było. Znaczy wspólne. Zaraz, z drugiej strony obejścia jest. Chodźmy do niego. O, to jesteś ty. Witajcie. Podobno wiecie, gdzie szukać miejscowej czarownicy. A kto tak powiedział? Twoja żona. Głupie babsko. Ostawcie mnie w spokoju, a mojej baby nie słuchajcie, bo bredzi. U nas już dawno żadnych czarownic, znachorów i mądrych bab nie ma. Może za parę koron zmienisz zdanie? No, skoro tak, to już wam powiem. Przy wiosce znajdziecie mały staw, co to od niego ścieżka odchodzi. Pójdziecie bez tej ścieżyny, aż natraficie na samotny kamień. Obejdziecie go i skręcicie w prawo ze ścieżki w las. Szukajcie rozwalonego wózka, to tam. Dzięki. Tylko nie ukrzywdźcie jej, panie. Będą, będą dodatki. Takich jak wy. Jak wy? To znaczy jakich? No, takich, co to czarownice chcą palić. Łowcy czarownic to byli? Nie, ale się o nich słyszy. Jak was, panie, zobaczyłem z tymi mieczami, tom od razu pomyślał, ło, to jednak prawdę powiadali. Jestem Wiedźminem, nie łowcą czarownic. A to nie to samo? Nie. Jakie lagi? Kto jeszcze ma lagi? Czy tylko Elficzek, czy wszyscy macie? Nic nie zrobię waszej czarownicy, możecie być spokojni. Oj, to dobrze, panie. Ona niedawno tu nastała, ale mądra, że strach. I nawet nie brzydka, jeśli kto lubi takie chude. Dziękuję za pomoc. Bywaj. Okej, okay, jest, ja nie mam. No, to coś u ciebie, Elficzku, musi być. Mówię, musisz sobie flesza zaktualizować. Czy gram pierwszy raz? Serio, waha, mówisz? O 144p? Czemu tak? To jest ulepszony, ale nie żmij. Koło jeziorka miał być wielki kamień. I tutaj. Czy gram pierwszy raz? Co stream o tym mówię? Wiedźmina 3 grałem w dniu premiery. Miałem bardzo mało czasu na grę, więc głównie zrobiłem tylko główny wątek, kilka zadań pobocznych. I nie grałem w dodatki, więc jakby można powiedzieć, że przechodzę grę jeszcze raz. Jest wielki kamień. Więc obejdź go na prawo. Kamień jest. Teraz na prawo do porzuconego wozu. Dokładnie, Gerwant. Ja też to pamiętam. Neckery. Wóz. Ta wiedźmin jest gdzieś w pobliżu. Aż się na paskudstwa narobiło. Dobra, o, jeszcze jeden. Okej, okay, po nekerach. Znowu miecz muszę naprawić, trzeba będzie do kowala zajść. Się psują strasznie ten oręż. Mhm, tak, pisałeś. A, rozumiem, waha, rozumiem. Pani pomoże. Kejra Metz! I sklepiska już nie wstaje. Z krapów ropa się leje. Czy ja ci wyglądam na pastucha? Wy, pani, znacie się na wszystkim, a to jedyna krowa we wsi. Reszta padła z głodu. Albo żołdaki zabrały. O, bez niej i my pozdychamy. Dam ci zioła. Zmieszasz je ze źródlaną wodą zaczerpniętą o północy i dasz krowie. Ale najpierw wysprzątasz oborę. Do czysta. Jasne? Dzięki ci, pani. Dzięki po stokroć. A teraz dosyć tego. Koniec na dzisiaj. Idźcie do domu.
Dobra, zaraz, zanim zaczniemy. Czemu nie gram na padzie? Powolę klawiaturę, po prostu. Kto jeszcze ma lagi i czemu jest? Bo słuchajcie, moi drodzy, u mnie jest wszystko na zielono. Wszędzie nie ma ani jednego ucięcia klatek. I wysyłam teraz wam 12 tysięcy kilobajtów. Może to jest za dużo. Może nie odbieracie tak dużo, nie wiem czemu. Nie wiem, jakiego wy macie neta w ogóle. Kto ma jeszcze z was lagi, jak kto nie ma? Tak, dajcie mi znać. Najpierw zrestartuję streama. I wyślę wam 8000 kilobajtów. Bo wy sami... No ale to... Elficzku, a czy zrobiłaś tak, jak prosiłem i zupdate'owałaś flesza? W przeglądarce? Bo to jest ważne, no bo nie wiem, o co chodzi. Witam, witam i o zdrowie pytam. Cześć, Ariost. O, Ariost, słuchaj, ty mi powiedz, czy ty masz lagi. Bo mi tutaj wszyscy piszą o lagach, ja mam cały sygnał na zielono wysyłania, ani jednej klatki. 720p nie masz lagów. Nie znam się na tym. Okej, chodźmy do Keiry. Pani dzisiaj niełaskawa. Trzeba przyjść jutro. Jest tu ktoś? Dobra, na dole. Się podziała. Ciekawe. Nie ma jej w piwnicy. Udało jej się zgromadzić niezłą biblioteczkę. Czarci krąg nakreślony kredą. Ma silną aurę. To artefakt, albo... A więc tutaj zniknęła. Geralt tego nie lubi, ale wszedł. Iluzja. No, ładnie tu. Geralt zawsze unikał teleportów. Nigdy nie chciał. Myśli chwost. Ziółna zbieramy. Biały zając. Fajne zioła tu rosną. Cześć, jeleń. Chodźmy do niej. Zastanawiałam się, ile ci to zajmie, Geralt. Jestem na górze, nie krępuj się. Witaj, Wiedźminie. Tu masz plankę. O, gdzie? Chyba nie przyszedłeś, żeby podglądać. Nie, mam sprawę. Odwróć się i poczekaj. Pan? Keira Metz w samym sercu Velen. Wydawało mi się, że nienawidzisz życia na wsi. Zapewniam cię, że teraz nienawidzę go po stokroć bardziej. Słyszałem, że w okolicy mieszka czarownica, ale nigdy bym się nie spodziewał, że jest nią była doradczyni króla Foltesta. Podoba mi się, że zachowałeś tę uroczą zdolność do dziwienia się światu właściwą dzieciom, błędnym rycerzom i półgłówkom. Zrobiłaś się bardzo drażliwa. Czy tak powinno się witać starych znajomych? Powitałam cię miłym widokiem. A teraz powiedz, co cię tu sprowadza? Ona ma Ankh na szyi w ogóle. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Chyba zdajesz sobie sprawę, że muszę o to zapytać. Co tutaj robisz? Tak, Wiedźmin na live. Zażywam świeżego powietrza, podziwiam malownicze plenery. Może podtrzymuję odwieczny sojusz miasta i wsi? Nie. Ja się tu ukrywam, Geralt. Ślepy jesteś? Nie widzisz, co się dzieje na świecie? Masz na myśli prześladowania czarodziejów? Tak, mam na myśli nową pasję Radowida. Wyrżnąć wszystkich, którzy parają się magią. Nie słyszałeś o łowcach czarownic? Mordercy przemierzają północ wzdłuż i wszerz. Palą księgi, wieszają wróżbitów, katują zielarki. Zaraz wracam, sekundka. (Śmiech)
Dobry. Dałem ciasteczka. Dałem ciasteczka. Nikol upiekła. Jeszcze ciepłe. Wybrałaś sobie dziwne miejsce na kryjówkę. Niczego nie wybierałam. Na północy ludzie Radowida łowią czarodziejki jak z rybnego stawu. Południe zajęte przez Nilfgaard. Dokąd miałam uciekać? Cesarz trzyma czarodziejów krótko, lecz nie zakazuje im praktyki. Radowid i Emhyr różnią się wszystkim oprócz jednego. Łączy ich nienawiść do loży czarodziejek, a ja należałam do loży. No dobra. Jak się czujesz w roli wiejskiej czarownicy? Koszmarnie. Nie cieszy cię bezgraniczny szacunek i zaufanie okolicznych chłopów? Oni podziwialiby każdego, kto potrafi zrobić maść na hemoroidy. Długo to już jesteś, co? Wystarczająco długo, żeby zacząć gnić. Nawet nie wyobrażasz sobie, jak bardzo nienawidzę tego miejsca. Wróćmy do tematu. Masz jakieś wieści o czarodziejkach z loży? Nie. W tych czasach bezpieczniej nie wiedzieć zbyt wiele o sobie nawzajem. Nawet nie próbowałaś się z nimi skontaktować? Kilka razy miałam ochotę, ale przecież nie mam pewności, kto się odezwie, ani kto będzie słuchał. No tak, to prawda akurat. Radowid zwiększył wpływy bardzo. Szukam pewnej dziewczyny. Jakiej dziewczyny? Podobno weszła w zatarg z miejscową czarownicą. Ktoś naopowiadał ci bajek. Tutejsze dziewuchy nie ośmieliłyby się ze mną. Nie jest tutejsza. Ona nie była stąd. No właśnie. Coś kręcisz, Geralt. Jeśli mam ci pomóc, powiedz mi, o co ci chodzi. Kogo szukasz? Chodzi o Ciri. Ciri? No tak. Teraz rozumiem, skąd te tajemnicze miny. I mówisz, że miała jakiś problem z czarownicą? Czyli jej nie widziałaś? Nie. Ale jakiś czas temu ktoś pytał mnie o szarowłosą dziewczynę, która nie wygląda na chłopka. Kto to był? O, nie tak szybko. A gdzie podarunek dla czarownicy? Gdzie uniżona suplika? Ofiaruję ci moją dozgonną wdzięczność. To nie tak mało, ale jako że często pakujesz się w kłopoty, być może powinnam zażądać zaliczki? Ach, no dobrze, nie patrz już tak na mnie. Wiem, chodzi o Ciri. Pytał o nią jakiś elf. I to nie byle zawszony brudas z komanda wiewiórek, tylko elf i czarodziej. O proszę. Jak miał na imię? Nie przedstawił się. I nosił maskę. Był bardzo tajemniczy, ale spodobał mi się. Inteligentny i opanowany. Mówił, czego chciał od Ciri? Powiedział tylko, że mieli się spotkać w Velen. Chciał się dowiedzieć, czy nie przybyła tu przed nim. Co elfi czarodziej robił w Velen? Cóż, oczywiście próbowałam go wszystko wypytać. Cześć, Madziu. Oczywiście. Ale wiesz, jakie są elfy. O wiele częściej zadawał pytania, niż na nie odpowiadał. Zostawił dla niej jakąś wiadomość? Nie, ale prosił, żebym przyprowadziła do niego dziewczynę, jeśli ją spotkam. Czy wiesz, gdzie go szukać? Tak. Mówił, że znalazł sobie kryjówkę w elfich ruinach, niedaleko wsi pod Gaje. Pójdę tam z tobą. Myślisz, że sam nie trafię? Mam z tym elfem niedokończone interesy. Coś mi obiecał, ale już się nie pokazał. Poza tym ja też chcę zobaczyć się z Ciri. Króliczki. Wiem, że pomyślałeś o tym samym. Ona może już tam być. Możemy wyruszać? Tak, chodźmy. To myślę. Zamienię świeczki. Ta będzie jaśniej świecić, jak jeśli będzie tu. Ta da lepsze światło, jeśli będzie tu. To tutaj. Byłaś tu już wcześniej?
Nie. Liczyłam, że elf wróci albo pojawi się tajemnicza dziewczyna, o której mówił. Nie mam pojęcia, czego spodziewać się po tym miejscu. To jest 84. No to się przekonajmy. Dobra. No chodź! No idę. Gwella Glan. Suszone owoce. Od trupa. Spoko. Tam jest. Dziki Gon. Co? Upiorni jeźdźcy? Myślałam, że oni nie istnieją. To znaczy... No to przypatrz się uważnie. Jest z nimi nawigator. Kto? Cześć, Bezior. Możesz nas teleportować na drugą stronę? Wolałabym teleportować nas do domu. Naprawdę chcesz za nimi iść? Pośpiesz się. Nie podoba mi się to wszystko. Kiera, szybko. Gotowe, za mną. Aj tam za tobą, pierwszy pobiegnę. Cholerne teleporty. Ciekawe, gdzie Kiera. Pancerzyk nowy, czekajcie. 52. O wiele lepsze od mojej kurteczki. O proszę, to jest skąd? Spikrok. Jakbym do tego dodał sobie zwiększyć Irden, Igni, Queen, to zwiększymy sobie 5% Irden jest sporo, ale ja nie używam Irden, więc zwiększymy sobie Igni. Tak. I mam problem. Mam miecz srebrny, który zepsuty. Mam lipę. Hej, Sikor, witam cię. Dobra. Nie chcę walczyć z topielcami w wodzie, z utopcami. Więc jakby... O kurde. Zabawne, Bezior, jak że się witacie z Madzią. Rękawice myśliwskie, schemat. Jakbyście się nie widzieli. Zmieniłem poziom na łatwy? Nie, czemu miałem zmienić poziom na łatwy? Przecież to ja gram, nie ty. Dobra. Może być ciężko, bo mi się miecz zaraz zepsuje. Mam pomysł, co zrobić z tymi utopcami, żeby nie walczyć dużo mieczem. Chodźcie tutaj. Chodźcie tutaj. No dobra, nie wiem czy to wyszło bardzo dobrze. Ale jeden padł, dobra. No może okej. No teraz było złe. Dobra, zginę. To było złe. Muszę to zrobić bez tego. To było słabe. Nie mogę stracić za dużo eliksirów. Muszę to zrobić bez straty. Przy okazji mam lipę z mieczem srebrnym, bo mi się zaraz zepsuje. Ej, 398 subskrypcji, moi drodzy. Dwie subskrypcje do 400 i po prostu jest gicior. Bardzo się cieszę z tego powodu. Nagrałem dzisiaj dla was coś specjalnego. Jutro się pojawi bardzo fajny odcinek z Desolate, ale moi drodzy, w Desolate się bardzo dużo zmieniło. Jest o wiele straszniej. Muszę kupić zestawy naprawcze. Tak, wiem, już dwa służyłem ostatnio. Strasznie szybko mi się te miecze psują. I to mnie denerwuje. Dobra, chcę to zrobić bez straty żyć. No dalej. Dobra.
No chodź ty tu. No pochowały się. Dobra. Jest lepiej. Podnieśmy teraz to. Czy jeśli zasubskrybowałeś się dwa razy, to będzie 400. Jest 399, więc nie wiem, czy to ty, czy to ktoś inny. Śmiejże LKWW, witam w gronie subskrybentów. 399 subskrypcji, wow, zachęcam do aktywności na czasie. Czy ktoś z was, czy wpadło z filmów? Bo ostatnio bardzo dużo subskrypcji farło na Witch Hunt. Żeluś. Czyli Bezio wie, kto to jest, okej. Okay. Witam. Oliwka. Zaraz. O właśnie, dzień dobry. Zaraz. A zbroja? Mam. Okej, myślałem, że jej nie mam. Paski skóry. Kurczę, my jak? Muszę uważać. To jest silna bestia. Już są dwa, właśnie o tym, o to chodziło. Okej, muszę wyjść z mgły. Zaraz tu będzie. No i właśnie. Ignij, chodź tu. Okej, pokonany. Mglak. Okej. Jesteś, witam. Teściowa bezy wleciała. Prób sobie trochę zadań pobocznych, żeby przy podekspić, wbić lub zlecenia. Robię to. Robię to. Cały czas to robię. To też jest jedno z zadań pobocznych, jakby nie patrzeć. Dałoby się znaleźć Ciri bez tego. Czy no nie, nie do końca, ale robiłem zadania poboczne. Akurat wlazłem do tej wsi. A. Widzicie mnie? Chodźcie tu. Wejdziecie tu? No chodźcie. Nie wejdziecie? To łapcie to. No. Czekam. Tak to się robi, co? Jeszcze jeden. Bo właściwie dwa. Jak to się stało? A, ten gaz wraca, okej. Kurde, mój miecz. No właśnie, Gerwat, uciekaj. Dobra, nie mogę walczyć za dużo. Cześć smoku, witam. Tak, jeszcze jeden sub, to jest, już strasznie czekam na to. Dobra, uciekamy. Nie mogę za dużo walczyć. Gdzie jest Keira? Keira? Tańce. Keira? Dobra. Tam. Biegnę, biegnę, co jest? Geralt, zrób coś! Wyłamuj sygnał! Dostrzyj znak, albo wytarg czegokolwiek! Uspokój się, to tylko szczury. Ja nienawidzę tych szczurów! Okej. Okay. No, Geralt! Gryzą mnie! Dobra. Jest. Gdzie jest drugi? A tutaj. Jest. Jestem odporny na choroby. Aż tak się boisz szczurów?
dała się anihilować jednym zaklęciem. Dobrze, już nic nie mówię. Co się właściwie stało? Coś tutaj wypacza teleporty. Tylko nie wiem, jak im się udało przejść bezpiecznie na drugą stronę. Dziki Gon używa specjalnej magii teleportacyjnej. Mają do tego wyszkolonych czarodziejów, nawigatorów. Jak dla mnie mogą sobie mieć nawet trzech sterników i papugę? Ja na pewno nie będę więcej ryzykować. Ruszajmy. Dziki Gon ma nad nami sporą przewagę, ale może jeszcze nie wszystko stracone. Zwariowałeś? Musimy się stąd wydostać. Muszę dowiedzieć się, co robi tu Dziki Gon. Przyszliśmy szukać elfiego maga, a nie walczyć z Gonem. Jeśli oni dopadną go pierwsi, raczej już z nim nie porozmawiamy, a poza tym... No, mów dalej. Dokładnie tak, Baha. Czekaj, ty masz coś wspólnego z Dzikim Gonem. Chodzi o Ciri? Nie powiedziałeś mi o czymś, prawda? Chodźmy, to może ci powiem. Ty tak zawsze? Zaczynam współczuć Triss i Yennefer. No już dobrze, ruszajmy. Gwella Glan. O! Ja muszę to pozbyć. O, właśnie. Laren. Laren Lunet. Laren. To on! Ten elf! I mówi o Ciri. Harveth. Ciri to jest wnuczka Lary Doren. Iluzja? Nie, projekcja morfotyczna. To wiadomość do Ciri, dokładnie. Ta wiadomość na pewno była dla Ciri. Córka Mewy to dziedziczka Lary Doren. Rzeczywiście, elfy tak nazwałyby Ciri. Ale co z tym znakiem miecza? To jakaś zagadka? Tak, ale niezbyt trudna. Wystarczy wiedzieć, że miecz Ciri to Zirael, jaskółka. No dobrze, ale kto poza tobą wie takie rzeczy? No właśnie o to chodziło. Elfi czarodziej zabezpieczył przejście tak, żeby tylko Ciri mogła do niego dotrzeć. Pewnie nie przewidział, że pojawi się tu ktoś taki jak ty. Myślę, że jednak spodziewał się nieproszonych gości. Mam nadzieję, że Dziki Gon trafił na jakieś przeszkody po drodze. No to chodźmy. Myślisz, że jeśli pójdziemy za znakami jaskółek, to wystarczy? Zobaczymy. Za jaskółkami? To chodźmy. No idziesz... No i już, grzyby zbierałem, ale ona... Patrzcie, szytańce tu rosną. To wygląda jak stary elfi port. Pewnie tak docierali tu od strony wody. Zjawy. Ciekawe, kiedy to było. Uważaj, te tłuste żółte opary są trujące. Wiem, nie musisz mnie pouczać. Umiem rozpoznać piestrzenicę lisią. Wesemir opowiadał, że kiedy nauczył się rzucać igni, od razu wypróbował je na tych grzybach. Kiepski pomysł. Cóż, a na młodych wiedźminach rany boją się szybko. Chodźmy. Dobra. Przeszła ci opaka? Chcę podpalić te zjawy właśnie. Kurde, muszę walczyć, ale mi się miecz zaraz zepsuje. Będę walczył stalowym mieczem ze zjawami później. Chyba, że znajdę tu jakiś miecz. Byłoby naprawdę spoko, bo... Może być problem. Chyba muszę przejść. No. Nie chcę walczyć. Dobra. Już mam coraz mniejsze obrażenia. Okej. Okay. Wszystkie. Znaki jaskółek teraz. Tutaj coś jest. Ale to nie jest jaskółka. To jest jaskółka. To nie jest jaskółka. Jak tam woda, Geralt? Bardzo orzeźwiająca. Żałuj, że się nie zdecydowałeś. Coś jest. Łapek jest mniej niż osób na czacie? Uuu, niedobrze. Bardzo niedobrze. Dobra.
Mam nadzieję, że znajdę jakiś miecz, bo byłoby naprawdę kiepsko. Nowirski kozik. Kordzik. Olej przeciw drakonidom. No ciekawe, czy będę walczył. Na pewno jakieś wywerny będą, oszluzgi. Teoretycznie sprawdzę, co jest tam. Eksplorujemy trochę. Nie ma mapy ruin. Chodźmy tam. Buty trapera. Kieprz. O! Proszę. Upiór. Przeszła ci ochota? Odwarszczarta. No. Czy ja mogę sobie stąd po prostu odejść? Dobra, chodźmy. Po prostu. Dobra. Ona sobie siedzi? Patrzcie, Keira sobie siedzi. Jak ciekawie. Fajnie co zrobili. Ej, sporo rzeczy znalazłem. Chcę zobaczyć jeszcze te buty trapera. Są lepsze niż moje. To na pewno. I mam tylko... Kurde, nie to narzędzie, które trzeba. Czekajcie. No to jest do płatnerskie, prawda? To też jest płatnerskie. Potrzebuję do miecza. Bezior nie dał? Bardzo dobrze. Już się bałem, że Bezior przez pomyłkę kliknął. Dobrze, że nie dał. Dobra, będziemy trochę zwiedzać, bo patrzcie, ile tego tu jest. Vitriol, skielnikska przeszywanica. Ej, sporo tu schematów i w ogóle bardzo rzadkich tych składników. O, zaraz. Spodnie zabójcy, unikat. 13, moje 4, patrzcie. Nowe gadki były na Gerwanta. Prawie to minąłem. Dobra. Chodźmy dalej. Szołow na Puchybelna. Witam, Szołow, witam. Jest kółka, czyli dobrze idziemy. Bardzo dobrze. Dla mnie zawsze zostaje za nic. What? Dobrze powiedziałem? Bardzo dobrze. Nowigradzkie korony, dycha, tańce. Idziemy dalej. O, czekajcie. To coś nade mną jest. Okej, okay. Wyjście z jaskini jakieś. Co tam słychać, Szołow? Dawno pana nie było. O, jest i on. Patrz, to wygląda trochę jak tamten filar od projekcji Elfiego Maga. Zaraz tam sprawdzimy. Jedno poziom dostałem i to jest szósty, który odblokowuje nowe miejsce, właśnie. Teraz tak, ja bym chciał coś tutaj, ewentualnie w alchemii zaraz. To już jest max. Efekty działania petard specjalnych bełtów nie mają wpływu na Wiedźmina. Szał jest spoko, zwiększa tolerancję eliksiry. Zdobyte punkty adrenaliny nie tylko zwiększają zadanie broni, a i moc znaków, to też spoko. Generowanie adrenaliny, ale rzucanie znaków również, to jest spoko. Nie wiem, jakie będę zbroje nosił, więc jeszcze tego nie robię. Przezerknijmy tutaj. Na pewno będę chciał sugestie zwiększyć. To na pewno. I właściwie ją sobie już wrzucę, prawda? Może zaraz to zmienię, ale na razie sugestie wrzucimy. Teraz tak. Pamięć mięśniową bym zwiększył. Trening siłowy może... Tak, żeby tutaj przejść dalej, trzeba mieć w ogóle 8 punktów w tym, więc tak, na pewno pamięć mięśniową... Już nie mam punktów? A, jest 0 punktów, dobra. 0 punktów. Madzia, wycofałaś komentarz? Dlaczego to zrobiłaś? Myślisz, że ja tego nie widzę? Oczywiście, że to widzę. Zirael,
Czyli teraz nie iść za jaskółką może. Chodzi o tego potwora morskiego? Nie, to był koń Ciri. Nie, Ciri nazwała tak swoją klacz. Podobno potrafiła galopować jak demon. Rzeczywiście dobre imię dla konia. To co, szukamy? Wiecie o jakiego konia chodzi chyba? Ciri powiedziała, że koń barona. Wspomina jej. Ola! Moi drodzy, 400 subskrypcji. Ola, dziękuję ci bardzo za subskrypcję. Witam w gronie subskrybentów. Historyczny moment na kanale, moi drodzy. 400 subskrypcji. I powiem wam, że wow, nieźle. Jeszcze 100 i jest 500. Czy damy radę do końca roku? Mam nadzieję, że tak. Miłosz! Oho, jeszcze Miłosz przyszedł. Słuchajcie, dziękuję ci bardzo, Olu. Zachęcam do korzystania z czatu i wow. To co? Giveaway, moi drodzy. Giveaway z okazji 400 suba. I od razu wam powiem, co będziemy losować. Albo nie. Nie powiem. Tak będzie lepiej. Nie powiem, co losujemy. Losujemy grę na GOGa lub Steam. Mam dwie wersje. Będziecie mogli sobie wybrać, czy chcecie ją na GOGu, czy na Steamie. Nie mówię, co to za gra. Już w tej momencie odpalam Nightbota. I teraz tak. Losujemy, czy kto pierwszy, ten lepszy. I odpowiedź. Ha. Losujemy. Tylko co piszemy. Dobra, moi drodzy, imię czarodziejki, z którą teraz chodzimy. Trzeba wpisać imię czarodziejki, z którą teraz chodzimy, ale spokojnie. Zaraz ktoś na pewno napisze dobrą odpowiedź i wszyscy mogą ją sobie skopiować, bo i tak będziemy losować. Dokładnie. Jak zwykle Bezior nie śpi, ale spokojnie. Czekamy. 400 subskrypcji. Dziękuję wam bardzo z całego serducha, moi drodzy. Historyczny moment na kanale! Woo! Jest dobrze. Keira, jak mam tam zejść na dół? Ciekawe, o co tu chodzi. Wyglądają, jakby ktoś je szybko namazał na ścianach wapnem. Wizerunek myśliwskiego psa. Nie ma nic wspólnego z Kelpi. Dobra, Kelpi. Musisz zawsze wszystkiego dotykać? Ała. Alexis 17! Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Dziękuję bardzo. Wow, 401 subskrypcje. Z buta wjeżdżam, wchodzę z framugą. Kurczę, killer. Nie znam się na łodziach podwodnych, ale coś czuję, że zaraz wypłynę. Dzięki wam bardzo, moi drodzy. Jest teraz giveaway dla subskrybentów, także pisać spokojnie na czacie Keira. Za chwilę będziemy losować. Nieźle, nieźle. Ej, miałem tego nie dotykać. No wybuchło. Ej, dobra, coś wspólnego z Kelpi. No to Kelpi była koniem z Ciri, ale również... potworem morskim. Tu coś jest. Tu jest jaskółka. No czekajcie. Zaraz będziemy losować. 401 subskrypcji. Co tu się wyprawia? Co tu się wyprawia? Nieźle, moi drodzy, nieźle. Dobra. Rozejrzyjmy się, bo się tak skupiłem i przestałem patrzeć na grę. Co my tu mamy? Co to jest? Co? Ja nie wiem, co jest na tym znaczku. Rzućmy na sobie Queen. To jest potwór morski, więc to by było Kelpi morski może. Morski potwór. Wygląda trochę jak Kejran. Dokładnie. Geralt, co to jest? Kolejne zabezpieczenie, szlak. O, będziemy walczyć ze sobą. Nieźle. A może te widma też myślą, że to one są prawdziwe. Ja tam nie mam wątpliwości, która z was jest prawdziwa. Skup się na walce. Dobra. Jak on ma lepsze znaki niż ja. Nie rozśmieszaj mnie. Dobra. Okej. Walczę sam ze sobą, tylko ten jest jakiś 10 razy lepszy. Jak dostaję od niej.
No dawaj. On też powiedział szlak. Pokonany, dobra. Zdarzyło ci się kiedyś coś takiego? No, prawie. Dawno temu jeden Doppler zmienił się we mnie na próbę. To prawda. No i co? Nie spodobało mi się. Dopplery są poczciwe z natury. Dobra. Okej. Okay. Co, jeszcze raz muszę spróbować? Używając coś, co się należy... No to potwór morski się... 5. To mam zejść na dół. A w ogóle jest jakaś szkatułka. Da się tam wskoczyć? Nie mogę tego zrobić. O, da się! No dobra. Zaraz pójdę... O, widzę coś. Tylko najpierw chodźmy na dół. Nurkuj. Kedweńska kurtka. Dobra. Jest. To się kojarzy z Kelpie. Rysunek konia. To pewnie wskazówka dla Ciri. Ten rysunek konia gdzie był? Tutaj, czyli pod spodem trzeba przepłynąć. No dobra. Tylko pytanie, czy ja mogę tu zrobić medytację? Byłoby naprawdę super. Nie mogę tego zrobić. Kurde, brakuje mi eliksirów. Czy ja mam coś do jedzenia? Mam. Suszone owoce. I co? Weźmy smażone mięso. Zacznijmy od owoców. Smażonego mięsa. Może, okej. Okay. Kelpi. To jest i kelpi. Rysunek konia? Prawie taki sam jak poprzedni. No to zobaczmy. Geralt, nie wiem co zrobiłeś, ale zadziałało. Wracaj tu. Już wracam. Zobacz, otwierają się. Jesteśmy. Chodźmy już. Ktoś dał łapę w dół? Zawsze się taki ktoś znajdzie, ale to mógł być Bezior. Przed chwilą o tym pisał. No, Bezior dał, dokładnie. No tak, już wiem co wybaczyło mój teleport. To ten portal. A, to dlatego wylądowałem w gnieździe utopców. Ciesz się, że w ogóle wyszedłeś z niego w jednym... To chyba jaskółka. Podziałało, idziemy. To na pewno bezpieczne? Musi być, skoro elfi czarodziej przygotował to przejście dla Ciri. No chodź. No dobra. Geralt nie cierpiał teleportów, ale... I Madzia? To już wiemy, kto nie wygrywa giveawaya dzisiaj. Spokojnie. Dobra, właśnie. Losujmy. Ciekawe czemu. Dobra, z wykluczeniem tych, co dali łapki w dół. Ciach, roll it. Patrzcie, kto by wygrał, gdyby nie dał łapki w dół. Patrzcie. Patrzcie, kto by wygrał ten giveaway. Widzicie to? Dobra. Nie, to śmiechłem. Specjalnie dałem, żeby tylko Bezior wygrał. Dobra, losuj. Losujemy. Miłosz, gratulacje, gratulacje, wygrałeś giveaway. Odezwij się do mnie gdziekolwiek chcesz, przed chwilą pisałeś SMS-a, więc może i być SMS-a, wypiszecie hashtag ustawienie, ustawione. O-o. Mam złe przeczucia. Ja też. Problem jest, bo ja mam zepsuty miecz. Dobra.
Dziękuję, wujku. Dobra. Wow. Dobra. To jest klucha, nie wujek? No podejdź. O, chciałem silnym uderzyć. Się wciął w teksturę. Dobra. Zbyt wolny jesteś. Stałeś zważony. Wow, się wkurzył chyba, co? Dobrze. Teraz tak, czy ja... Pancerz mi trochę też poharatał, ale to nie ma znaczenia. Czy ja... Czy broń się da całkowicie zepsuć, czy zawsze jestem w stanie ją naprawić? Bo boję się, że ona mi całkowicie pójdzie, a to jest dobry miecz. Zresztą srebrny, no. Jak się rozbiegł. Coś go tu wkurzyło, co? Oszołomienie. Po nim. Dobra, udało się. Pokonany. Nie psuje się całkowicie. No to dobrze, tyle dobrze. Wszystkim. Widziałam, że sobie poradzimy. Następnym razem mnie uprzeć. Nie powinieneś lekceważyć mojej intuicji, Wiedźminie. Róbmy tu światełko. Dobra, na co teraz? Co do siebie mam bardzo dobre przeczucia w różnych kwestiach. Coś mnie tu podrywa. Tutaj, tak? O, coś tu jest? Nie, myślałem, że to jest skrzynka. Ejda? Chodź. Idziesz? No. A co zrobisz, kiedy już spotkasz Ciri? Masz jakiś plan? To zależy od niej. Pokazują mi, żeby iść tam, to ja pójdę tam na razie. By wszystko sprawdzić. O, właśnie. Schemat na spodnie zabójcy, już takie jedne mam w ogóle. A wyobrażałeś sobie, jak to będzie? Co ona powie, jak teraz wygląda? Teraz tak. Zróbmy to. Pancerz trzeba naprawić. No dobra, naprawiony. I teraz tak, bo ja coś jeszcze wydropiłem. Gdzie to jest? A nie, dobra. Nie. No pięknie. Co? Znowu masz jakieś przeczucia? Żebyś wiedział. Gargulec. O kurde. To już nie będzie takie proste.
Chodź, jakie obrażenia. Ja niech ona go... Okej, okay, dobra, już wiem o co chodzi. Chodzi mu wytrzymałość. Dobra. Wow. No to już nie było łatwe. Fajne. Dobra. Pokonany. Wspaniale. Nie. Zaraz pójdziemy. Najpierw to sprawdzimy. No właśnie. Unikat. Paski skóry rubra srebra saletra. Nice. Fajne miejsce. Coś jest? Już nic. Okej. Okay. Basia nie ogląda Wieśka? Nie, Basia nie ogląda Wiesia. Bo Basia chce sama pograć Wieśka. Także Basia nie ogląda. Dobrej nocy, dobrej nocy, Ariost, i dobry wieczór, Refciu. Mam wrażenie, że zaraz wyleci na nas następny golem. Ideal, dobra. Kolejny symbol jaskółki. No, udało się. Chodźmy. Pszu. Czy będę ogrywał DLC? Oczywiście. Wszystkie. Wszystko co jest. Mam Definitive Edition. To edycję gry roku i tam to wszystko, nie? To tu widzieliśmy dziki gon. Świetnie. Czyli teraz są daleko przed nami. Chodźmy. To na pewno robota dzikiego gonu. Skoro zniszczyli strażników, to zdecydowanie nie przyszli do tego elfa z towarzyską wizytą. A miałeś jeszcze jakieś wątpliwości? Podniosłem stąd rękawice. Okej. Okay. Zapiszmy grę. Nie mogę zapisać w tym momencie gry. Dobrze, ci strażnicy. Zanim zdążył ich zaatakować. Za cicho jest. Właśnie o to pytałem. Dzięki, że wpadłaś, to zaraz pogłośnimy. Musisz przychodzić na początek streama zawsze, bo... Dobra. Jest jąć, Kigon. Dobra, już pogłośnie. Esaise. Zabarduan. Nilin Yamar. Tam. Kimże, jakim streamerem bym był, gdybym nie słuchał swojej moderatorki? Już podgłaśniam. Po katstence. Ładnek. Okej. Okay. Białe zimno. Przywołał je czarodziej golu. Dasz radę zamknąć szczeliny, którymi się przedostaje? Za daleko! Musimy do nich podejść! Osłonię nas kipielą Demet i Kres! Stań blisko mnie! Dobra, pogłośnijmy tylko giereczkę. Jak Ada mówi, tak ma być. Dobra. Powinno być lepiej. A, obok ciebie. Telka wody. Gotowe! Trzymaj się blisko! Ona też ma zdrowie. Muszę jej bronić. Okej. Okej. Zdążyłem wyłączyć mikrofon chyba. A, teraz mam wyłączanie mikrofonu przed sobą. To jest takie mega. Dzięki bardzo. Pokonaj stworzenie wychodzące ze strzeleń. Mam iść? Ja to zrobię, tylko mnie ochraniaj. Dobra. Mam stąd wychodzić? Czy... O, nie mam stąd wychodzić. Co?
Dobra. Białe zimno, jak jedyneczka, nie? Tep Deira. To z pogardy. Techniczna pauza na kichnięcie, dokładnie. Zaczynam wierzyć, że nam się uda. Dopiero teraz? To dzięki. Dobra. Deiret się mówi? Nie. No nie. Tam Sapkowski się wypowiadał. W audiobookach źle to czytali. No nie. To było jedno z głównych pytań na pierwszych Polkonach do Sapkowskiego. Adziu, kochana. Tak co, ale elfia mowa jest wzorowana na językach germańskich i anglosaskich. On się nie zna. Dobra. Jeszcze tylko jedno. Gnijące mięso. No dalej, Keira. Pardon za brzydkie słowo. Spocz. Fajny kalar. Fajny kalar. Co jest? Czemu ty... Miecz wyciągnij, Geralt. Co ty robisz? Czemu ty walczysz pięściami? Geralt! Coś się stało. Chodźcie tu, psy. Dobra. Psy? Wszystko. Co robi Keira? Zamyka szczeliny białego zimna. Nie umiem grać? Nie, wydaje mi się, że po prostu... To zepsucie miece doszło już do takiego poziomu. Co się dzieje? Zaraz mi przyjdzie. To wymagało sporo mocy. Tylko mi tu nie mdlej. Teraz, kiedy mnie tak ściskasz, nigdy w życiu. Chętnie bym ci powiedział, że możemy tu chwilę zostać i odpocząć. Wiem, wiem. Musimy iść. Dasz radę? Zablokowali przejście. Może spróbuję. Zostaw to mnie. No przecież przed chwilą mdlałaś. Co? Dawaj, ja to zrobię. Nie. No jednak. Bella Glan. Bella Glan. Może jeszcze ich dopadniemy. Trochę czasu minęło, ale dzięki za pomoc. Mieliśmy ciężką przeprawę. Dobrze, że przyszłam tu z tobą. Nie poradziłbyś sobie bez... Czeka na nas. Jest tutaj. A i nie wiem, czy zdążyłem zapisać. Też byś tak zrobiła?
Jest i on. Dziki kon. Tak czy owak, Zbigniew Nowak. Uparty jesteś, Dwan. Nie jestem Dwan. Geralt, pomogę ci. Podsuń się. Przestań mi mówić, co mam robić. Ciekawe, ile wytrzymasz. Wadgern! No właśnie, Wadgern, a nie Dwan. No chodź tu. Co? Musimy je zamknąć. Skup się. Dobra. Dobra, żyjemy. Idę na wymiany, bo to cię potrwa. Dwan brzmi jak down? Jest. A Ensid, jak co? I co pasku? To znowu. Jeszcze jedna szczelina. To dalej, spokojnie. Kurde, bo on sobie życie regeneruje. Okej. Będzie długa walka, ale... Teraz chyba powinno już pójść, bo przedtem się zresnął do całkowitości. Okej. Okay. Pokonany. Nic ci nie jest. Już zaczynało się bać. Niepotrzebnie. A teraz rozejrzyjmy się tu. Pomniejszy glif. Miecz wojownika dzikiego gonu. Oby to był srebrny miecz. Broń stalowa, ale... Mega. Taka broń, że nawet nie wsadza tego słabego znaku. Elf chyba zostawił dla Ciri jeszcze jedną wiadomość. Oliwka. Jo, zgasiłem. Krasnoludzki spirytus. Dobra. Ale ty masz lagi, czy ja mam lagi? Bo ja dalej nie wiem, bo według mnie wszystko jest okej u mnie tutaj. No dobrze, zobaczmy tę wiadomość. Zirae, to miejsce nie jest już bezpieczne. Nie zostawaj tu. A ty masz lagi. Nie ufaj nikomu. A przede wszystkim strzeż się wiedźm. To jest srebrny miecz, Mishen. Trochę inaczej, ale też. Spróbuj dotrzeć tam, gdzie widzieliśmy się ostatnio.
Ciekawe, gdzie się widzieli ostatnio. Tam, gdzie widzieliśmy się ostatnio. Niewiele nam to daje. Psia krew. Może to i lepiej, że nie zostawił dla Ciri jasnej wiadomości, skoro wpadł tu dziki gon. Na pewno uruchomili projekcję. Przetrząsnęli wszystko. A gdyby mieli więcej czasu, pewnie nie zostałby tu kamień na kamieniu. Ale to nie zmienia faktu, że niczego się nie dowiedzieliśmy. Ani o Elfie, ani o Ciri. No cóż, wiemy, że dobrze ją znał. Podróżowali razem. No. Wiedźmy z krzywuchowych bagien. Z krzywuchowych moczarów. Keira, hej, Okenco. Jeśli coś przede mną ukrywasz. Okej, Refciu. Przecież nic... Znasz te wiedźmy? Nie, nigdy ich nie spotkałam, ale czytałam o nich. W jednej z chat w wiosce znalazłam stary manuskrypt. Była tam mowa o tym, że miejscowe czarownice chodziły czasem na krzywuchowe moczary. Były pośredniczkami między wieśniakami a paniami lasu. Wiedźmy nie tolerują intruzów, ale pomagają miejscowym. Ponoć to one powstrzymały zarazę w Velen. A ty co o tym myślisz? Chętnie uznałabym to za bajania starych bab, ale... Kiedy przybyłam do Velen, przez pierwsze kilkanaście dni miałam paskudne koszmary. Coś wzywało mnie na bagna. Pewnej nocy wprowadziłam się w jawny sen i stawiłam temu czoła. Kontakt urwał się natychmiast. Od tamtego czasu cisza. Jak do nich trafić? Bagna są rozległe i niebezpieczne, ale podobno wiedźmy wskazują wieśniakom właściwe ścieżki. Księga każe odszukać kapliczkę na krzywuchowych moczarach, a później iść za śladem słodyczy. Spotka ścieżka. Słodyczy? No tak. W Kermoren nie czytają dzieciom bajek do snu. Wszyscy normalni ludzie wiedzą, że wiedźmy mieszkają w chatce z piernika, która stoi na kurzej nóżce. Będę musiał przekonać się sam. Weź tę księgę i przeczytaj ją. Ja naprawdę wierzę, że znajdziesz cel. Panie lasu. No dobrze. To na początek rozejrzyjmy się za jakimś wyjściem. Jeszcze dobry chcę pomysł. Przeczytać wiadomość, którą dostaliśmy. Po co tu? O. Po białym zimnie. Tirna Lia. Z białego popiołu, z łagodnych wzgórz snu, z chłodu wody w zagładę ześliźnie się miękko bez słowa. Zaczernieje usta wiedzących, zatrzeszczy w kościach mróz. Nim nad okiem ściętych szkło powieka zadrga mrokiem, przezartą jak solą, na innym niebie wyśledzę twój lot. W ogóle przyszliśmy. Jak to po co tu w ogóle przyszliśmy? No powiedziałaś, że dobrze, że tu przyszliśmy. Legenda niedźwiedzia, też przeczytamy ją później. Wstęp do magii stosowanej, proszę, Gerwan będzie... Musiał sam spalić te notatki. Dziki Gon nie byłby aż tak dokładny. Czyli domyślał się, że go szukają. Zatem dziki Gon by raczej nie palił. Co to jest? Eliksir, który dostał ode mnie. Wygląda na to, że mu się przydał. Starsza krew? To wiemy. Czym jest dokładnie starsza krew? No to wiemy. Opowiadałem wam o tym ostatnio. Tajemniczy mag zielarz. No proszę. Olej przeciw insektoidom. Dziwny medalion drga, przecież nic tu nie ma. Co jest z tą ścianą? Iluzja. Portal. Albo iluzja. To iluzja. Też ją wyczuwam. Iluzja. Spodziewałam się, że możemy się tu na nie natknąć i dlatego wzięłam to ze sobą. To? Czyli co? Oko Nehaleni. Służy do rozpraszania iluzji. Łatwo je skonstruować, więc możesz je zatrzymać. Na pewno ci się przyda. No, i za każdym razem będzie ci o mnie przypominało. Cała Keira. Dzięki. Keira kiedyś chciała mnie brać na jeżu. Dobra. Ale zaraz. Proste, prawda? Mhm. Przekonajmy się, gdzie prowadzi to przejście. Czy ja czegoś tu nie ominąłem? Wojownik.pl! Słuchajmy. Wojownik.pl, czy na twoim kanale będą serie z God Hits 3? Pozdrawiam. Czujesz od lewej, jakby będą. Świeżego powietrza?
Będzie Gothic 3, będzie Gothic 1, 2 i 3. No to chodźmy stąd wreszcie. Dwa z Nocą Kruka i trójka ze Zmierzchem Bogów. I to będą już niedługo. Jeszcze magiczny kaganek. Magiczny co tym razem? Kaganek. Elf mi go obiecał w zamian za pomoc. A skoro raczej tu nie wróci, mogę go sobie sama wziąć. O ile go znajdę. Pomożesz mi? Pomogę. Tak, pomogę. No to świetnie, chodźmy. Gwella Glan! Na pewno coś tam znajdziemy. Chodźmy, zapiszmy grę w takim razie. Dzięki wielkie za 5 zł, wojownik. I tak, jeszcze raz wrócę do tego, będą gotiki. To już niedługo. Bo chcę mieć grę na zmianę z Wiedźminem. A Dark Souls, no i Dark Souls jeszcze są, prawda? I chcę dokończyć w końcu Metro. Co się stało? Duchy. Czyli powinienem najpierw się zastanowić, zanim to zrobię. Jeszcze coś? Dobra. Chyba zrobiliśmy coś nie tak. Bella Glan. Najpierw to zbadajmy. Tu jest jakaś inskrypcja. Pokaż. Możesz przetłumaczyć inskrypcję? Ja rozumiem 1/3, a i to nie ma żadnego sensu. Poczekaj. Nigdy nie byłem dobra z wysokiej odmiany starszej mowy. Trudno. Przetłumaczę to dosłownie, pomijając wykwintne asonanse. Przetłumacz tak, żeby było zrozumiałe. Tomb Raider na razie nie. Strażników niosło jasny płomień, wszyscy w równym rzędzie. Pierwszy nie szedł z brzegu, drugi, co szedł obok pierwszego, grał pieśń tęskną. Trzeci szedł tuż przy swym wiernym zwierzęciu. Czwarty nie szedł obok pierwszego, lecz ten również grał. I tak strzegli swej królowej, co zasnęła pod gwiazdami. Rzeczywiście brzmi zagadkowo. Ale okej. Próbujmy rozwiązać zagadkę. No dobra, spróbujmy to rozwiązać. Zapal ognie we właściwej kolejności. Czy jesteś w stanie jeszcze raz to powtórzyć? Dobra, mamy gościa ze zwierzęciem, czyli to byłby trzeci. Ty masz instrument, nie masz instrumentu. Ty masz instrument i ty masz instrument. Dobra. Możesz powtórzyć tłumaczenie inskrypcji? Czterech strażników niosło jasny płomień. Wszyscy w równym rzędzie. Pierwszy nie szedł z brzegu. Drugi, co szedł obok pierwszego, grał pieśń tęskną. Trzeci szedł tuż przy swym wiernym zwierzęciu. Czwarty nie szedł obok pierwszego, lecz ten również grał. I tak strzegli swej królowej, co zasnęła pod gwiazdami. Okej, jeszcze raz, chyba wiem. Możesz powtórzyć tłumaczenie inskrypcji? Czterech strażników wniosło płomień. Wszyscy w równym rzędzie. Pierwszy nie szedł z brzegu. Okej. Drugi, co szedł obok pierwszego, grał pieśń tęskną. Trzeci szedł tuż przy swym wiernym zwierzęciu. Czwarty nie szedł obok pierwszego, lecz ten również grał. I tak strzegli swej królowej, co zasnęła pod gwiazdami. Czwarty nie szedł obok pierwszego, lecz ten również grał. Pierwszy nie szedł z brzegu. Jeszcze raz tego przesłucham. On nie mógł iść z brzegu, więc... No nie był z brzegu. Ale właśnie o co chodzi, czy... Zapalmy to. Całkiem ładnie się pali. Dokładnie. Później, powiedzmy jeszcze raz, był ten co grał. Czy nie inskrypcji? Czterech strażników. Później ten. Wniosło jasny płomień. Wszyscy w równym rzędzie. Pierwszy nie szedł z brzegu. Drugi, co szedł obok pierwszego, grał pieśń tęskną. Trzeci szedł tuż przy swym wiernym zwierzęciu. Czwarty nie szedł obok pierwszego, lecz ten również dobra. Grał. Poczekaj, coś się tam zaczęło dziać. To prawda. Jakby za ścianą się coś przesunęło. To. I to. Udało się. Udało się. Nie ma co testować. Wystarczy przesłuchać ze dwa razy. Jest nice. Myślisz, czy to grób? Nie ma żadnego napisu. O,
O, elficzek miała rację, no też. Gdyby nie to, że wiem, gdzie jest pochowana, powiedziałbym, że to grobowiec Lary Doren. Może to tylko jej pomnik? Nie sądzę, żeby elfy chciały ją upamiętnić w ten sposób. Dla niektórych jest może bohaterką tragicznej legendy, ale większość uważa ją za zdrajczynię własnej rasy, która poniosła słuszną karę za to, że związała się z Kregenanem z lot. Może ten elfi czarodziej był krewnym Lary? To by tłumaczyło, dlaczego pomaga Ciri. Może. Dla tych, którzy nie wiedzą. Aha. I do czego to niby służy? Mam nadzieję, że uda mi się go uruchomić. Chodźmy stąd już, dobra? Teraz powiem wam, o co chodzi. Lara Doren była elfką. Wysoko postawioną. Elfką starszej krwi. Istotą starszej krwi. Jednak zakochała się w człowieku. I jakby według elfów zdradziła swój lud. No i Ciri jest potomkinią Lary Doren. Właśnie. Po niej była Pawetta, prawda, tam Kalanta jeszcze czy coś. Ale Ciri jest w którymś tam rzędzie potomkinią Lary Doren i dlatego ma w sobie ileś tam procent elfiej krwi. Dlatego jest, dlatego Dziki Gon ją jej poszukuje. Śliczny ten krużganek. Kawalerzysty. Witaj, witaj Artur, cześć. Dodatki wiedzącego. Dzień 3275. Ostateczne wnioski w kwestii kaganka. Doświadczenia z magicznym kagankiem jednoznacznie potwierdzają, że aktywny środek kondensacji energii duchowej może być dzięki niemu pobudzony do kontaktu w ściśle określonych ramach pamięci jaźni. Szczątki Lary Doren wskazują jednak całkowitą inercję emanencji duchowej mimo gwałtownych okoliczności śmierci, które powinny wzmóc pożądaną tendencję. Lara milczy. Na tym etapie badań kaganek umożliwiający kontakt z nieżyjącymi wydaje się całkiem nieprzydatny do moich celów. Czyli to może być jednak grobowiec Lary Doren? Nie, wątpię. Ciekawe. Sprawdźmy jeszcze, co jest tutaj. Magia. To miejsce mocy. Oho. Podejdźmy do miejsca mocy. O, super! Super, że masz już tego kotka. Musisz rzucić zdjątko tam później. Dobra. Stan gry został zapisany. Chodźmy tam. Jeszcze mnie trafił. Nie! Dobra, udało się. Musisz rzucić zdjęcie na Discorda później. Dobra. Z tym mieczem to naprawdę jest ciężko. Obrażenia krytyczne w plecy. Pożałujesz. Okej. Walka z golemem z zepsutym mieczem będzie ciężka. Tam miałeś? Oj, przykro, przykro. Dobra. Jesteś pasmem. Dobra.
końcóweczka. Dobra, po nim. Dobra, tam coś jest po drugiej stronie. Widzę. Jeszcze tu. Pomniejszy runiczny kamień Perun. O! Olej przeciw hybrydom, ale tylko strona manuskryptu. Muszę zdobyć całość. Czarnobóg, kolejny kamień runiczny. A... tutaj. Zardzewiały miecz z Nowigradu, nie? Optima Mater. Dobra. Okej, okay. Przeszukane. Tak, tak. Nice. Chodźmy w takim... O, tu coś jest. Kolejne miejsce, ale tu jest skrytek dużo. Patrzcie na to. Ile tych run? Masakra. Kolejny kamień runiczny. Nice. Zaraz sobie skoczę zrobić coś do picia. Już. Magia. To miejsce mocy. Przed chwilą go używałeś, Geralt. Tego miejsca mocy. I masz punkt do rozdania, który warto by rozdać teraz. Okej. Okay. Postać. Dawaj tutaj. Dobra. Zróbmy grę i można wracać. Idziemy? Gdzie jest Keira? Chyba za szybko pobiegł. Powinienem użyć oka Nehaleni. Tak. No proszę. Wreszcie. Ale chyba było warto, prawda? O, super. To znaczy, ostatecznie dowiedziałeś się czegoś o Ciri. Wybierzesz się na krzywuchowe moczary? A opowiesz mi potem wszystko? Nie wiem, czy będzie okazja. Geralt, mężczyźni dzielą się na tych, którzy potrafią wykorzystać okazję i na tych, którzy potrafią okazję stworzyć. Zawsze byłam pewna, że należysz do tej drugiej kategorii. Poza tym mam do ciebie prośbę. To jak? Odwiedzisz mnie jeszcze? Postaram się. W takim razie będę czekać. Bywaj, Keira. Na żywych i martwych? A do jakiej kategorii ty należysz? Dobra. Ruszyliśmy wątek z Ciri. Wiemy, że była na krzywuchowych moczarach. I teoretycznie mogliśmy się tego nie dowiedzieć od niej. Od Barona chyba, nie? Czy jak? Dobra. Ale jeszcze polecimy... Do Tamary. Nie, najpierw to my musimy iść do Kowala. Tutaj jeszcze coś jest. Chodźmy jeszcze tu. Zanim pójdziemy do Kowala. Jesteśmy już tak blisko, 80 metrów stąd. Coś jest. Bardziej tutaj. Do Oxenfurtu jeszcze nie jedziemy. O fuck, to nie będzie proste. Jeden się przyda, ale nie dam rady, chyba muszę uciec. Dobrze zapisałem, co? Bardzo żywych. Ile ich tu jest? Więcej was tutaj? Co z tymi upiorami? Okej. Okay. Uciekam stąd. Nie dam rady bez maści na oleje. Znaczy maści na oleje, na upiory. Dobra, nie teraz. Nie dziś, maleńka. Przyjdę tu innym razem. Bo będziesz zazdrosna? O co, owieczka? Przecież ty od początku powinnaś wiedzieć o tym. Dobra. Wow. Tak daleko wyszliśmy? Czekaj. Gdzieś pod Gaję. Tutaj musimy iść. Ukryty skarb. No właśnie.
Wejście do wnętrza ruin, tutaj chodziliśmy, dobra. O czym powinieneś wiedzieć? No niech ci powie, niech ci sam powie. No chyba się nie wstydzi, co? Dobra. Sporo wilków. To są, nawet nie wilki, to są wargi. No chodźcie tu. Płotka tam się... To mi płotka nie uciekła. Wszystkie? Wszystkie. Pozbierajmy jedzenie. Będzie mięcho. Jedziemy do płatnerza. Go! Tylko na otwieranie lodówki mówisz, Mission? Draga wojownik pokonana. Okej, coś, czegoś pilnowała? O! Tę kapliczkę też zniszczyli. Podnieśmy ją. Babcia nas prosiła o te kapliczki. Bezior mówi, że kompletnie nie wie, o co ci chodzi. No to powiedz Beziorowi, że teraz jest mi bardzo przykry. Zaraz wracam, skoczę po herbatkę. Bo wczoraj mówił coś innego, zupełnie coś innego. I naprawdę, Bezior, wstydź się, bo tak się nie postępuje.
była u Dale'a, zostaje u Dale'a. Dokładnie tak, już jestem, Miśki. Madziu, naprawdę, no... Słuchaj. Dobrze, nie będę cię wyprowadzić z błędu. Nie będę cię wyprowadzać z błędu, dobra. Okej, okay. Zrobiłem sobie napar z lipy, liści pokrzywy, znaczy tych pączków z liśćmi, tych górnych, z górnej partii, bo to taka pora roku, że najlepiej. I troszeczkę miałem liści porzeczki. Ale już mów, ja posłucham. A po co masz to wiedzieć? Istna lipa, dokładnie. Istna lipa, istne zdrowie. Istne zdrowie. Dobra. Panie Kowalu. Jest kowal. Dziecku żałujesz? Jeszcze jak? Dobra, kowala nie ma, to może zróbmy medytację. Gdzie podka poszła? Gdzie płotka idzie? Ona idzie kwiatki zrzeć ludziom z ogródka? Nie. Do paśnika idziesz tam? Gdzie płotka idzie? Chodźmy za płotką. Myślicie, gdzie ona pójdzie? Do siana tam? Przyszło się napić. Patrzcie. O, jak słodko. Płotka się przyszło napić. Okej. Okay. Ty jesteś kowalem. Ty nie wyglądasz mi na kowala. Jesteś starcem. Który ziewa, kiedy z nim rozmawiam. Jak ty jesteś rabusiem? No to kaszle. Kaszlą, ziewają. Nie podglądaj, kolana. Nie trzeba się załatwić. Prościu. Dobra, medytacja. Do godziny, nie wiem, siódmej. Kłamcze i tyle? Tak, kłamcze, znowu kłamcze. Czarownicy. Mówię ci, ona jakieś klątwy na nich rzuca. I siły żywotne wysysa. Ależ wieje. Dobra, mamy płatnerza. Kupujcie, Gabriele, obroń się sam. Nie wychodź z domu bez poręcznego samostrzału marki Gabriel. Okej. Okay. Pokaż mi swoje towary. Wiesz po co plotka załatwia ci transport do zadań? Dla sian. No, powiem ci, że żart ci się wyrobił. Jedweńska kurtka sprzedać. Sprzedać. A te buty? Cześć, tropiciela sprzeda. Tak, tak, tak. Tak, właściwie to też sprzedamy już. Tak, ja to sprzedawałem? Tak, sprzedawałem. Dobra, teraz tak, będziemy naprawiać. Napraw, o, koniecznie. To za stówę. Kurde, mnie tu zdzierstwo. Dobra, wiecie co? Napraw wszystko. Napraw wyposażone. Dobra. Niech tak będzie. 279, no jakoś tam żyje. Dobra, lecę, na razie wszystkim muszę swoje problemy załatwić i już ich dosyć ich. No to byś załatwił, na razie Aleksi, fajnie, że wpadłeś, trzymaj się. Czy mam jakieś schematy? Co chciałbym, żebyś coś dla mnie wykonał. Dobra. Coś w ogóle możesz zrobić? Pancerz Skermoren. Do przeszywanicy brakuje mi... Ej, to by było dobre. Idaryjska przeszywanica. Potrzebuję dratwy i potrzebuję... No to kup. Robimy ją? Która będzie lepsza? 62, ta 32, ta 42, może to? Tylko to na siódmym poziomie będzie. No to zaraz mam siódmy poziom. To czekajcie. Wykonaj przedmiot. Dobra. Z rękawic nie chcę nic. A, bo ty tylko tyle jesteś w stanie zrobić, bo nie mam nic innego, prawda? Trzonek. Możesz mi zrobić trzonek. Siódmy zaraz będzie, to może... Bywaj. Czujesz się problemem?
Czemu czujesz się problemem? Nie od niej już drzazgi z dupska idą. Ale się cieszę, że jutro wolne. Ja jutro idę do pracy. 7 poziom wymagany. No to zaraz będzie. Potrzebuję 72 zobaczenia. Patrz, jaka ładna pogoda się zrobiła. Dobra, Płotka, ty tam dalej jesteś przy wodopoju? Tak. Chodźmy. Ciacho. Teraz tak. Pojedziemy tutaj. Czemu? Baron, donieśmy, że swą cudówkę w lesie kryje. A mi ktoś do żarcia rzucą. Ops. Okej. Może bym tak starego na potok posłała. Widać, żeś człowiek bywały, więc rzeknij. Kazali wystarczy babelać raz w tydzień. No ja, bo ja sobie zamieniłem w pracy, że ja idę jutro, wiesz? Do pracy, mam taką możliwość i jakby, o. Zamieniłem sobie inny dzień wolny na to, że przyjdę w ten poniedziałek. Nie lubisz srebra, co? Jeszcze? Kupą go! A jak to mawiał Jarpen Zigrin? Każdy siermierz dupa, kiedy wrogów kupa. Nie! Twoja dupa należy teraz do mnie! Ho, ho! Jakiś pewien? O, tam ktoś do mnie strzela. Dobra. Dobra, po nim. Jutro wolne, bo ta ustawa jest. No ja mówię, ja nie idę do pracy jutro z mojego wyboru. Znaczy idę jutro do pracy z mojego wyboru. Dobra. Rękawice zabójcy, kurtka łucznika z Verden. Pokażcie tą kurtę. Moja jest lepsza. O, kotka wrzuciłeś zdjęcie, później zerknę. Dobra. Ciap. Teraz tak, mapa. Tu coś jest. We wtorek normalnie do roboty. Czone miejsce. O kurczę. Renegaci są. Co? Jak wleciał, to wysieka wszystkich. Dobra, tego jeszcze co tu strzela. Jak dostał. No dobra. Cięcie w dwóch naraz. Starczy tego dobrego. Okej. Renegaci leżą. Ludzie znowu zasiedlili to miejsce. Poziom 7. Dobra, pozbierajmy z tych ciał. Bytwa nie jest potrzebna. Dzięki za wszystko. Byle w miejsce pełno było. Nie ma sprawy. Dzień dobry. Kować nie ma wina. Poza jakieś choróbsko mnie bierze. Szpun. Robimy tak. Słuchajcie, słuchajcie, mieszkańcy Korinis. Z rozkazu wielmożnego lorda Geralta ogłasza się, co następuje. Dobra.
Kogo my tu mamy? Chłop. Kupiec, tak? Zielarz. Czego? Czego? Pokaż mi swoje towary. To jest tak kultowy tekst. Dobra, w sumie alchemia. Dobra. Bywaj. Ale to nie gotik? O, tam nie gotik. Widzę, że znowu cel się nie aktualizuje. Nie wiem, o co chodzi. I słuchajcie, nowa kurtałka. Czerwona. Patrzcie, jak stylowo będzie. Taka, znaczy, no nie do końca czerwona. Patrzcie, jaki Geralt stylowy teraz. O, ładnie to wygląda, trzeba przyznać. Dobra, pójdziemy może w... Mam tego kasztelu? Tu jakiś kasztel jest. Chodźmy tam, 200 metrów. Jak to ładnie wygląda. Piękna gra. Piękna gra. Przy okazji. Postać. Dodajemy do piątki. Niech będzie ta pamięć mięśniowa na 5. I niech to jest zwiększone. Dobra. Czarny byłby lepszy. Czarny jest zawsze lepszy. Co to jest? Jakiś gaj? Duży dom, duże drzewo. Ciekawe, jakiś zagajnik czy coś? Obozowisko bandytów. Już o mnie wiedzą. Piraci! Czaruje, ten skurwiel czaruje. Nigdy się nie nauczyć. No to dawaj Wyrden, chodź. Ty, ale silni są. O, muszę uważać. Dobra, przywódcę zostawię na koniec. Najpierw teraz, chodź tu. O ty. O ty, kurde, dobry jest. Oho! Czekajcie, bo nie umiem tego kontrataku zrobić, jak to się robiło. Ktoś za małe czarownicy na wyjos? No hejo! Refciu, co tam? Dobra. Napiski herszta piratów. Przeczytajmy. Nie ma to jak wojna. Redańczycy zżrą się z niewygarczykami, a o nas nikt nie zwraca uwagi. Możemy rabować, łupić, mordować do znudzenia, co zresztą szybko nie nastąpi. Zwykle nie przybijam do brzegu w zaludnionych miejscach, ale tym razem nie mieliśmy wyboru. W ostatnim sztormie łódź zaczęła nabierać wody. Trzeba było ją wyciągnąć na suchy ląd, naprawić. Wyszliśmy na plażę, gotowi do walki, ale nikt nie spróbował nas przegnać. Czasem nachodzą tu tylko hojraki od jakiegoś barona, ale nie sprawiają większych kłopotów. Jako, że nam się nie spieszy, trzeba łatać starą krypę. Postanowiłem zbudować nową łajbę. A co? Trzeba korzystać z tej zawieruchy i póki można. Ponoć gdzieś tu można, niedaleko jest warsztat szkutniczy. Nada się w sam raz. A póki co czekamy na nowy statek. Wyślę ludzi, żeby się rozejrzeli ze sławnym, osławionym skarbem króla Zulejki. I jeśli zawiera choć dziesiątą część tego, co słyszałem, wszyscy będziemy bogaczami. No, w każdym razie ja. Mój zespół jedzie do domu. No, jeśli chodzi o proste narzędzia kowalskie, jeśli chodzi o Refcia, to jest największa czarownica, jaką znam. Ona się tylko tak ukrywa czasami. Dobra. Widzę, że tych piratów jest tam więcej. Ej, zaraz. Czy oni wykopali skarb tutaj? Oni tu coś wykopali.
Dobra. Ze skóry cię obedrzemy. Spoko. Błąd. To błąd. Dobra. Wow. Ja cię, bo każdy szermierz dupa, kiedy wrogów kupa, nie? O ty, tak myślisz? Dość tego. Dobra, kolejny. Jak ty, jak ja cię kiedyś nazwałem? Nie wiem, o czym mówisz. W sensie? Dobra. Co oni tu mają? Oni wykopali ten skarb? Chyba tak, co? O właśnie, coś tu jest. Ulepszony... O! Wiedźmiński cech gryfa. Ulepszony miecz, schemat. Dobrze. Bardzo dobrze, ale tam na górze też coś będzie pewnie, co? Wejdźmy tam na górę, tylko którędy? Chyba tutaj. No, Gerwant, wskoczysz tam? Nie wskoczysz tu? No dalej, nie dawaj się prosić. Może nie. A, tędy. Proszę. Tutaj nic. Tutaj też nic. Dobra, no to wszystko w takim razie. Gdzie co? Pojeździmy sobie bez tych, po mapie, bez minimapy. Wiecie co? Czy da się wyłączyć w ogóle pytajniczki? Myślicie, że da się to zrobić? Ja bym chętnie wyłączył właśnie. Ja bym pograł bez... To da się. To jak to jest właśnie? Podniesienie poziomu przeciwników, trudność gwinta. O! Ręczne wyjście, schowanie broni. Czym jest responsywność poruszania się? Czym ty jesteś? Nie wiadomo. Ja bym bardzo chętnie wyłączył pytajniki. Bezpośrednio na mapie mówisz. A. Ale gdzie? Może mi ktoś to wygooglować? Ja bym bardzo chętnie wyłączył wszystkie pytajniki, bo pogralibyśmy sobie bez tego, z taką większą immersją. Po prostu pojeździlibyśmy traktem. Jedź, płotka. Bo ja nie lubię tego w grach, bardzo nie lubię. Mi to strasznie psuje immersję, a jak wiecie, ja się strasznie lubię wczuć w grę. Co tutaj mamy? Wędrowcze, strzeż się piratów, ich obozowiska są rozsiane wzdłuż linii wybrzeża. Okej, okay. Już wiemy. Zmień wszystko na coś innego. Wolniej. O! Okej. Okay. Zadania. Eksploracja. Wydawcy, wzmocnienia. Wszystko na ogólne. Znaczy ja bym chciał widzieć przynajmniej sprzedawców. Sprzedawcy, rzemieślnicy niech tu będą. Dokładnie. Tego typu rzeczy. Okej. Okay. No i o to chodzi. Pojeździmy sobie dzisiaj bez tego. Tajskie i chińskie jedzonko? O proszę, to tak jak ja. Jedziemy! Uwielbiam. Ostatnio robiłem masale.
Chodźmy wzdłuż wybrzeża w takim razie. Podobno mają być piraci. No i są. Kupą go? No to macie kupą. Kupą to on nas pokona. O ty. Idę do tego, bo mnie tutaj strzela i strzela. Oho, kolega go zabił. Dobra. Starczy tego dobrego. Tak, stracił. A ostatnio jadłaś masale, a ciekawe u kogo jadłaś masale? Trzeba było przywieźć, jak byłem masale. Wigrackie korony. Ej, znowu mam miecz zepsuty. Czemu to się tak szybko psuje? Da się zrobić, żeby mięso się nie psuło. Mięso. Miecz się nie psuł tak szybko? Chyba się da, nie? Dobra. Czego? Czego? Pokaż, co masz na składzie. Pierogi lepsze. Można jeść fajne indyjskie pierożki też, z podobnym na tym. Robiłem kiedyś. Bardziej to takie jak chińskie wyglądały. O, czeladnicze narzędzia płatnerskie. Ja pierdzielę, ja mu to sprzedałem. Chciałem to kupić, ale to sprzedałem. Dobra, odzyskamy to. Co ty tu masz? Podnie tropiciela, buty kawalerzysty, pomniejszy glif Irden. Takie sakiewki? Dokładnie tak, takie sakiewki. Wszystko jest do elementów pancerza. A ja potrzebuję do naprawy broni. Bywaj. Bywaj. Dobra. O, coś tu jest. Pomóżcie, panie! Czemu płaczesz? Bo mój narzeczony poszedł do lasu sprawdzić wnyki i nie wrócił. Coś mu się musiało stać. Słyszałam, jak krzyczy, ale boję się iść tam sama. Pójdę sprawdzić, co się z nim stało. Dziękuję, mam pieniądze, zapłacę ci. Już wyłączyłem, wiesz? Już wyłączyłem znaczniki, ale dziękuję. Zaraz. Śledź zadanie tutaj, no właśnie. Tam coś słyszę. Są jego ślady. Przeszedł tędy, na pewno. Okej. Dziki pies i niestety. Będę musiał ją poinformować o jego śmierci. Dobra. Wow, Gerwant. Są psy na 10 poziomie, to też trzeba uważać i brać to pod uwagę. W grupie to one są straszne. Strasznie szybkie. Nie będę miał dobrych wieści dla tej kobiety. Jej narzeczonego zagryzły dzikie psy. Tak, wiem, że chciałeś dobrze. Dziękuję. Znaczy, po prostu przed chwilą to zrobiłem, wiesz? No dobra. Poszedł zastawić wnyki na psy, a to psy zjadły jego. Też wątpię, żeby to było na psy. No chodźmy do niej.
A jest tutaj. Panie Wiedźmin, opodal. Nie znalazłeś go? Znalazłem, ale... Nie, nie mów. Po twojej twarzy widzę, że... Proszę, weź te pieniądze. Ja ich nie chcę przyjąć. Jak ty sobie poradzisz? Nie mogę przyjąć tych pieniędzy. Żałuję, że nie udało mi się przyprowadzić go do ciebie żywego. Mogę przynajmniej pójść po ciało mojego narzeczonego? To niebezpieczne. Ale jeżeli się zdecydujesz, leży przy wnykach. Dziękuję. Żegnaj. Żegnaj. Pan mnie tu wołał ktoś. Ktoś krzyczał, panie Wiedźmin, nie? Który z was? Ktoś krzyczał... Cholerni piraci! Chwili spokoju z nim nie ma! To jest? Skąd Jóźwa ma tyle żarcia, a? To barolowy ludzie, nie szukamy z A to ty, tak? Niewysłany list. Zabrałem ci list. Czołem, Gregor! Słyszałeś, że piratów przegonili? Słowo daję, ani śladu po nich nie zostało. Jeśli nie liczyć paru świeżych mogił i plam po krwi. Warszawa w sumie w takim stanie... Dobra. I woła go tutaj. No to spoko, to moja zasługa w takim razie. Wiecie co? Jak sobie myślę, że pójdziemy sobie tak wszyscy... No to miało nie być. Pójdziemy sobie... Nie będę włączał tej mapy. Pójdziemy, jedziemy sobie wzdłuż wybrzeża. Zobaczymy, co tam jest. Dobra. Chodź. Ale pojedziemy traktem. Jakim cudem, że tylko... O właśnie. Kanibal tu jest? Tu są z kanibali w ogóle. Że się sami nie pozjadaliście? Ja jestem odmieńcem, to wiecie, ludzkie mięso. Odblokowałem achievement. O kurde. O, ja ci się pierdzielę. Myślałem, że zdąży igni rzucić. Okej, os. Amatorzy owoców morza? Lubię, ale nie przepadam. Znaczy zjem, a nie jest jakoś tak ten. Uwielbiam krewetki, to na pewno, ale według niektórych krewetki to nie owoce morza. Już się stały tak pospolite. Kanapka z kurczakiem, proszę bardzo. Odwar z gryfa. Narzędzia kowalskie, czeladnicze, tego szukałem. Dobra. Pójdziemy dalej. Albo nie, płotka na razie tu zostań, bo widzę, że tam jest coś jeszcze. Widzę miejsce mocy chyba. Nie, to są kwiaty. Tylko tak, broń stalową bym naprawił. Tak. Dobra. Okej. Aha, to dalej są kanibale. Ja się wjebałem? Teraz z lewa zachód, z lewa! No i zaszedł z lewa. Coś jeszcze? No i tyle. No i po ostatniej samicy. Dobra. Okej. Okay. Ups, oni to jedli. Widzę, że zabili tutaj mnóstwo ludzi. Patrzcie. Korzej mandragory, to się przyda na pewno. Buty kawalerzysty, ulepszone siodło i olej. Jestem przeciążony. Dobra, trzeba pojechać do kupca posprzedawać śmieci teraz. Ta, 65. Chodź, płotka. Podjedziemy.
Krewetki, tak. Na czosnek. W ogóle ja uwielbiam, jeżeli chodzi o krewetki. No, czekaj. To jest. Serio? Zaklinowałaś się tam? No. Jeżeli chodzi o krewetki, to ja lubię zwyczajne na winie i czosnku. Najlepsze. Ten pudrze z sosem, czyli też spoko, ale jeśli chodzi o mnie, to... Dobra, tędy nie przebiegniemy płotka. Zawracamy. Tu. Dobra. Tu był kupiec. I to niby ten wiedźmak dziwoląg? Czego? Pokaż, co masz na składzie. Dobra. Jeno, ja ci posprzedaję. Pancerz łucznika z Vergen. Pancerz Spycrock sobie zostawimy. Ta brygantyna spoko. To ci posprzedaję. Z broni, nie chcę toporu. I 6 do 44, to jest spoko. To sprzedamy. Z rzemiosła. Czego mam dużo? Sporo mam tego, nie? Sprzedamy ci 16 pasków skóry. To nic nie waży. Co mi tu jeszcze dużo waży? Po co mi dwie zbroje? 52, moc znaku igni zwiększone. 59 w ogóle. Co sprzedamy ten pancerz? Na co mi tyle tego? Te dwa miecze niech tu są. Będzie w czym wybierać, dokładnie. Dokładnie tak. Okej, okay, teraz tak. Ruda srebra, ciemnego żelaza, meteorytu. Co mi tu tyle zajmuje? Da się przesortować według wagi? Ciężar, no właśnie. O, właśnie, czekajcie. To jest przedmiot fabularny? Nie, to jest inny. Magiczny. Co? To sprzedamy. 4. Wiecie co? Na co mi? Czy ja, to nie jest lepiej rozłożyć? Chociaż nie wiem. No sprzedaję to. Na co mnie to wszystko? Tego nie kupisz ode mnie. Tego też nie. Co to jest za klucz? Temerską lilą. To zostawmy. Co byś ty jeszcze ode mnie odkupił? Sortowanie według ciężaru, tak? Tak. Z rzemiosła według ciężaru. No ale w sumie nie wiem. 56 na 60. Bywaj. Dobra, teraz tak. Dobra, jeden miecz sprzedam, ten. Albo ten. Ten sprzedam, ze Złotego Miasta. W ogóle... Który pancerz jest lepszy? No ten mój teraz, kurtka ucznika z Vergen. To po co mi ten? Ja nie będę nosił jeszcze tej Ale czekajcie, ta brygantyna mi daje 97 żywotności. Co? To jest lepsze. To jest chyba lepsze. Dobra, posprzedajmy to. Posprzedawajmy. Czego? Pokaż, co masz na składzie. Nie masz pieniędzy na to. Dobra, starczy. Bywaj. Bywaj. To jedziemy. Naprzód. Dalej tym traktem, którym teraz byliśmy. Jeno, przez ten las przebiegnę. No, okej. Okay. Jeden utopiec, dwa, trzy. Biegnę dalej. Dobra, mijamy to. I jest kolejna ścieżka. Zaraz, coś tu jeszcze jest. Jeszcze. Leć, płotka. Jak zleciał. Kawę, ja uwielbiam kawę.
dla samego smaku, bo jakoś tam ukryty skarb. O. Wolnie. Klucz do spalonego domu, wymięty list i kwiaty. Jane, proszę cię, wróć już do mnie. Tu się robi coraz bardziej niebezpiecznie. Wokół domu kręcą się jacyś ludzie, obserwują mnie. Mają broń. Boję się, że wiedzą skądś o naszej skrytce i czekają tylko okazji, żeby okraść albo coś gorszego zrobić. Pamiętam, co wcześniej pisałaś, że teraz nie możesz wypowiedzieć służby, że zalegają ci z żołdem, że jak nie zaczekasz, to pieniądze przejdą na konto ci koło nosa. Ale co wolisz? Być majętnym wdowcem czy biednym mężem? Twoja Halka. Uhu, wracał do domu ze służby. I chyba... O fuck, baba cmentarna. O cholera. Co? A to koń, myślałem, że... I co? To mnie zaraz rzuci czymś, nie? Okej. Okay. O, to nie na dziś ta misja. Za hita jestem. Jedziesz z nią, Dale'u? Nie, nie dałem rady. Kulinarne tematy zrobiłem, ale to dobrze, miśki. Ej, 401 subskrypcji. Damy radę do końca roku 500? Jak myślicie, miśki? Co tam? Damy radę? Tylko nie kończę o 23. No dzisiaj kończę wcześniej. Dzisiaj nie siedzimy tak długo. Także... Dobra. Dopiero od tego miejsca? Serio? Nie gadaj, tylko walcz. Śmierć za śmierć! Się wkurzył Gerwant, zwany Reevem. Już jestem przeciążony. Tak, dobra. To wróćmy jeszcze raz w to samo miejsce. Kotka! Chodź, bo jestem przeciążony. 20 kilo kawy? Dalej, płotka, dalej! Ładnie. Powiem ci, ładnie. Okej. Okay. Dobry prezent. 6 godzin maraton? Siema. Siema, Tali. Co tam, Iro, słychać? Już w Warszawie, czy gdzie? Czego? Wilka złego. Pokaż co. Dobra, sprzedane wszystko co ciężkie. Teraz lecimy z tymi przedmiotami. 20 masz jeszcze. No i tyle. Dobra. Bywaj. Wiem o tym, wojownik. Widziałeś, co właśnie robiłem zrobić? Biegłem zrobić? Sprzedać. Byłem przeciążony. Właśnie biegłem sprzedać te bronie. Dobra, zapiszmy grę. I może teraz sobie pobiegniemy gdzieś tutaj. No tak, ja bym chciał, żeby tu zawsze było ustawione. O, da się ustawić, żeby tak zawsze było? Żeby znaczników nie było? Jest jakieś dziwne. Ja chcę ciągle bez znaczników mieć. Rozgrywka. Mapowanie klawiszy. Ustawienie wideo. Interfejs. Konfiguracja interfejsu, właśnie. Wyświetlanie interfejsu, rozmiar interfejsu, obracanie minimapy, ścieżka do celu na minimapę, nieodkryte miejsca na nowym minimapie. Dobra.
Dobra. Dajmy teraz. No. Wreszcie. Siema, Aleksi. No, super, super. Bardzo dobrze. Pojedźmy tam. Dzisiaj pozwiedzamy sobie bez mapy. W sensie bez znaczników. Dobra, to ja już go tutaj składałem, już tutaj byłem. Go! Tak, dokładnie o to chodzi. Żeby tak było. Dobra, tylko nie mogę biec sprintem i czytać czatu, bo płotka nie wyhamuje i co będzie. Teraz czy ja nie biegnę teraz do Quicki? Dokładnie tak. I tutaj już wszystko było, prawda? Ale pobiegniemy sobie gdzieś. Pobiegniemy gdzieś sobie tam. Tylko sprawdzę, co tu się stało. Okej. Płotka. O, idzie. A, rozumiem, rozumiem. Ale to co, gdzieś... To czekaj, dlaczego rozkmina dojazdów od A do Z? Nie rozumiem.